Fundusze Maroweckie to kolejna możliwość dla polskich firm mikro, mało i średnich do tego, żeby się rozwijać poza środkami europejskimi czy środkami krajowymi, rządowymi. Programy norweskie też się wyróżniają tym w odniesieniu chociażby do programów unijnych, które w zasadzie są na ukończeniu, jeżeli chodzi o wdrażanie programów krajowych, że mają takie bardziej wyspecjalizowane ścieżki rozwojowe, tematyczne czy branżowe. Aż tak wąskich specjalizacji wbrew pozorom w całych środkach unijnych nie ma i to dla poszczególnych branż wydaje się bardzo interesujące. The main goal of the Norway grants is to reduce social and economic disparities and to promote bilateral cooperation. We were happy to see the high amount of selected projects in this program and are expecting good results. Polish SMEs cooperate with Norwegian partners and this is of benefit to both. They develop something together, they share knowledge and technology, and they learn from each other. Stwierdziliśmy, że potrzebujemy nowych rozwiązań w naszych okapach i no, jednym z wariantów dojścia do takiego było załatwienie dotacji, żeby można było to lepiej sfinansować, niż byśmy to sami zrobili. Także to był taki podstawowy pomysł na to, że zaczęliśmy tym pracować. Żeby te nowe produkty można było robić, to musimy mieć nową halę, nowe maszyny. Mamy zainstalowane pompy ciepła, mamy zainstalowane fotowoltaikę, także poszliśmy bardzo mocno w te rzeczy związane z pozyskiem energii, z oszczędnością energii. Te fundusze nam tak bardzo dobrze pasowały do naszej koncepcji rozwoju, bo też mamy dużo rozwiązań związanych w naszych produktach z energooszczędnością. No a tutaj też energooszczędność była jednym z podstawowych parametrów otrzymania tej dotacji. W przypadku funduszy norweskich przyznaliśmy dofinansowanie ponad 180 projektom na kwotę prawie 95 milionów euro. W tym momencie jesteśmy ponad na półmetku, a właściwie minęliśmy już ten półmetek, bo ponad 60% z tych projektów już ma podpisane umowy i projekty są w stanie realizacji. We operate four different programs. We operate in Romania, Bulgaria, Croatia and Greece. And the size of the program in Poland is actually about the same or even more than the four programs we operate combined. So the program in Poland is a really big one. If you look at the EA Norway Grants, it's actually the largest business development program in the EA Norway Grants. The main difference between Poland and at least some of the other countries implementing similar programs is that the companies in Poland, they are more advanced. They are more towards the northern part of Europe and more advanced than some of the companies in other countries. We have been working with PARP now for a number of years, and I think compared to the other programs implemented, the cooperation with PARP has been really good. PARP is very professional and think alike as Innovation Norway. We are kind of similar organizations, so the implementation of the program has been really good. Together, we make progress towards a green and competitive Europe.